Polskie Radio PIK. Polskie Radio PIK. Jest poniedziałek, 23 października. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z regionu o bieżących wydarzeniach. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj w studiu Piotr Król, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Piotr Krzemiński, Nowoczesna. Dzień dobry. Andrzej Walkowiak, Polska Razem. Witam serdecznie. I w naszym toruńskim studiu poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. Dzień dobry Państwu. I reprezentujący witam. Polskie Stronnictwo Ludowe Dariusz Kurzawa. Witam serdecznie. Szanowni panowie, Zjednoczona Prawica ogłosiła, że jest rodziną, która idzie drogą prowadzącą do sukcesu Polski. Wspólne wystąpienie liderów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Polski Razem. Jarosław Kaczyński zapewnia, że obóz rządzący jest ciągle razem i wskazał na przykład na poprawę sytuacji społecznej i gospodarczej naszego kraju. Robimy to i widzimy, że ma to poparcie wśród społeczeństwa, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Wyraził przekonanie, że w jedności obozu uczestniczy także prezydent Andrzej Duda, choć są trudne rozmowy. No ale jednak obaj panowie doszli do wniosku podczas ostatniego spotkania, że są jedną rodziną, w której, jak to w rodzinie, bywają różne spory. Także lider Solidarnej Polski, minister Ziobro, przekonywał, że Zjednoczona Prawica jest razem, a efektem wspólnych działań jest chociażby wpływy VAT-u do budżetu, ograniczenie karuzel VAT-owskich. Lider Polski Razem, Jarosław Gowin, podkreślał, że obóz rządzący zachowuje jedność, ale że w dodatku jeszcze się rozszerzy, bo jak już wcześniej zapowiadano, na listopadowym kongresie Polski Razem Zjednoczona Prawica ma się rozszerzyć o nowe środowiska republikańskie, wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne i samorządowe. I właśnie o samorządach bardzo dużo było w ubiegłym tygodniu, bo właściwie reprezentanci wszystkich ugrupowań mówili bardzo dużo o samorządach, a Grzegorz Schetyna wręcz właściwie powiedział coś takiego, co można by nazwać: no to zaczynamy. Czyli co, zaczynamy kampanię już przed wyborami samorządowymi. Wyszli panowie i powiedzieli, bardzo mocno zapewnili, że prawica jest razem, to wszyscy sobie pomyśleli, że coś jest na rzeczy, skoro tak wychodzą i zapewniają. Może nie jest tak bardzo razem? Panie pośle, Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Ciekawe wnioski. Bo to na przekór tak się myśli, wiadomo. Czemu oni wyszli i powiedzieli, że są tam bardzo razem? Pan redaktor lubi takie zaskakujące wnioski. Audycja musi mieć swój kolor. No póki co i wywołując smutek naszych adwersarzy, mamy się dobrze, a perspektywa jest taka, że będziemy się mieli jeszcze lepiej, bo rzeczywiście środowisko jest środowisko i w parlamencie, i w ramach tych trzech podmiotów tworzących Zjednoczoną Prawicę rośnie w siłę, nie tylko personalnie im, ale myślę i programowo, także są wszelkiego rodzaju elementy wskazujące na to, że tą kampanię samorządową przeprowadzimy dobrze i skutecznie. Ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ten tydzień, tak zwany niesejmowy, jak Państwo wiedzą, tydzień w Warszawie, tydzień w okręgu czy na miejscu, spędzamy właściwie na codziennych popołudniami spotkaniach. Mamy taki ambitny plan, żeby odwiedzić każdą gminę. No i mogę z satysfakcją powiedzieć, że te spotkania albo się cieszą dużą frekwencją, albo bardzo dużą frekwencją, więc wyszliśmy z założenia, że pojedziemy wszędzie tam, gdzie trzeba pojechać, a nie tylko się pokazać tam na tydzień czy na dwa dni przed wyborami, i zbudujemy ten program w oparciu o to, co ludzie będą do nas mówić, czego potrzebują i czego chcą i co widzą, i tak będziemy konsekwentnie postępować. I to robimy. Czyli potwierdza pan, że w zasadzie już kampania rusza? No wydaje będzie się... długa. Wydaje się, że ten pierwszy etap, ten jakby najtrudniejszy w takim sensie jakby zbudowania go, czyli etap programowy, no trzeba zbudować w oparciu o rozmowę z ludźmi. Jeżeli uda nam się odwiedzić wszystkie gminy, a mamy dość dobre tempo, więc myślę, że to się uda zrobić do przełomu roku, no to jak będziemy po takich wizytach, wtedy ogłosimy nasz program i na szczeblu województwa, i na szczeblu powiatów, i miasta, potem kolejna tura spotkań, więc no, ja mam przyjemność być tym koordynatorem regionalnym wyborów samorządowych w naszym okręgu wyborczym, czyli w dawnym województwie bydgoskim, i póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Może na krzyż zadamy pytania Andrzejowi Welkowiakowi jako przedstawicielowi współkoalicjanta. Jarosław Gowin mówi, że wszystko jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo biorę pod uwagę to rozszerzenie o nowe środowisko. Ja tak, szczerze mówiąc, nie mam wiele do powiedzenia w stosunku do pana posła Króla, bo rzeczywiście
jest dobrze i prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej. Jestem przekonany, że my przetrwamy nie tylko w tym kształcie, nie tylko przez najbliższe wybory samorządowe, ale także przez wybory do Europarlamentu, prezydenckie i wreszcie do parlamentu. Jest spójność programowa, oferta, ale przede wszystkim, co jest, uważam, absolutną nowością w III Rzeczpospolitej, że dane w kampanii słowo, które się rzekło, zaczyna być dotrzymywane i to jest miarą sukcesu obozu Zjednoczonej Prawicy. O podobnych sprawach, czyli o tym, jak idziemy i co będziemy robić w związku z samorządami, mówił kilkukrotnie w ubiegłym tygodniu Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. Do wyborów pójdziemy w szerokiej koalicji, nie będzie w niej miejsca tylko dla ugrupowań skrajnych i tych, które kolaborują z Prawem i Sprawiedliwością. Tak mówił we Wrocławiu w niedzielę Ryszard Petru. Ale mówił również w piątek w Kielcach, że jego partia w wyborach samorządowych wystartuje samodzielnie. Nie wyklucza tylko koalicji w przypadku wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej. To jak to będzie z Nowoczesną? Piotr Krzemiński, Nowoczesna. Myślę, że wszyscy czekamy na ordynację wyborczą i wtedy będziemy kreślić szczegółowe plany. Na ten moment jesteśmy otwarci na współpracę z każdym środowiskiem. To szeroka koalicja czy samodzielność? Na razie jest zbyt wiele rzeczy do doprecyzowania, aby kreślić tak szczegółową strategię. Jesteśmy otwarci na współpracę, tyle mogę powiedzieć, a zgadzam się w zupełności z tym, co mówił Ryszard Petru w przytoczonych przez pana słowach. Ja w kontekście konwencji, czy to Platformy Obywatelskiej, czy spotkania panów ze Zjednoczonej Prawicy, chciałbym powiedzieć, że wczoraj Nowoczesna w Kujawsko-Pomorskim wybrała sobie nowego szefa. I został nim Michał Grzybowski z koła bydgoskiego i korzystając z tej okazji chciałem pogratulować Michałowi i cieszę się na wspólną współpracę. Natomiast jeśli mowa o spotkaniu panów z Zjednoczonej Prawicy, to ja powiem szczerze, że mam troszeczkę mieszane odczucia, bo nie ma tutaj co za bardzo komentować i analizować. Padło tam dużo ogólników, frazesów, dużo generalizowania, mało faktów i konkretów. Już jakiś czas temu podnosiłem na antenie tutaj w radiu takie zjawisko Nie myśl o słonie i myślę, że to spotkanie jest kolejnym bardzo dobrym tego przykładem, bo słowo zjednoczenie padło we wszystkich odmianach, a jeśli ktoś bezustannie i nachalnie powtarza to słowo, to znaczy, że chce przyćmić efekt, który jest odwrotnością tego, co się powtarza. I mam wrażenie, że nie są zjednoczeni. Pojawia się pewien rozłam w Zjednoczonej Prawicy i dlatego tak to słowo zjednoczenie jest podkreślane. Ale to jest tylko moje odczucie. To no, na pewno to mój reprezentant humorowi, który na ziemi bydgoskiej ma jednego posła i go straciła po dwóch latach. Panie Piotrze, na pewno dobremu humorowi Zjednoczonych tych na prawicy sprzyja pewnie ostatni sondaż, 47 może dawać radość, prawda? No. Jak na to wszystko tak. Patrzy Kukiz? 15, Karol Kwiatkowski. Panie redaktorze, to wyjście, nazwijmy to tak kolokwialnie, może trzech tenorów, wcale nie świadczy ani o rozłamie, ani o spójności, bo to można zainterpretować dwojako. Jeżeli by nie wyszli, to Nowoczesna czy Platforma mówiła, że jest rozłam. A może to tylko takie medialne zabawy mające przyćmić kongresy innych partii i ich spotkania w tych samych dniach? Prawo liderów ugrupowań jest takie, że mogą sobie zwoływać konferencję prasową, kiedy chcą i na jaki temat chcą. Wyszli, potwierdzili, że są zjednoczeni. Mam nadzieję, że tak jak pan Walkowiak tutaj mówił, że to jest kolejny taki element nowej jakości w polskiej polityce, że mówią prawdę, tak? Tak samo jak realizują część postulatów, które były podnoszone w kampanii wyborczej, tak samo teraz będą mówili prawdę, a że teraz w przedmiocie nauki o polityce jest takie zagadnienie jak kampania permanentna, tak? Już nie ma rozdziału na kolejne kampanie samorządowe do euro. Nie ma czasu na przerwę. Nie ma czasu na przerwę, tylko po prostu przed samymi wyborami jest to skanalizowane w którą stronę, czy samorządy, czy parlament, czy prezydent, a kampania trwa cały czas. No tak, podczas konwencji Grzegorz Schetyna wymienił następujące po sobie wybory. Na razie mamy jeszcze cały rok do tych pierwszych. Te pierwsze to listopad i wybory samorządowe. W przyszłym roku, w 2018, a potem kolejne. Właśnie, Grzegorz Schetyna. Decentralizacja państwa, likwidacja urzędów wojewódzkich, wzmocnienie finansowe samorządów, przywrócenie filaru kapitałowego systemu emerytalnego, wyższe zarobki i emerytury, podwyżki dla pielęgniarek i dla młodych lekarzy, wypłaty tzw. 13. emerytury oraz rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dzieci. Między innymi takie właśnie postulaty złożyły się na tak zwaną totalną propozycję, która, jak powiedział szef Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, pozwoli odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Schetyna odciął się tym samym od wprowadzonych 5 lat temu przez rząd Donalda Tuska zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Mówił również o potrzebie wyznaczenia precyzyjnej drogi
do przyjęcia przez nasz kraj waluty euro. Lider Platformy zapowiedział stworzenie przed wyborami samorządowymi wielkiej koalicji z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. Tomasz Lenz w naszym toruńskim studio. Panie pośle. Dziękuję bardzo. Troszeczkę pan redaktor mnie wyręczył, bo przygotowałem sobie tutaj dość dużą prezentację, a która to ja mi sporo czasu. Sami zamiast dokładnie. Ona jest co prawda rzeczywiście większa, bo Grzegorz Schetyna mówił prawie Święty godzinę. Święty Mikołaj nie ma takiego wielkiego wora. Przepraszam panowie. Dobrze. Z prezentami oczywiście. Pan, Tomasz pan, poseł Król, pan poseł Król jak zwykle w dobrym humorze nie potrafi zachować powagi. Ciężko przy takim Ale sytuacja jest bardzo prawie poważna. Godzinę. Moje propozycje są bardzo. Mówił prawie go. Pan Grzegorz Schetyna mówił prawie godzinę w Łodzi, więc rzeczywiście omówił wszystkie aspekty życia społecznego, gospodarczego, szczególnie w kontekście samorządów, dotyczące infrastruktury i oświaty i zdrowia, i kwestii emerytów, i także programu 500+, więc rzeczywiście cytowanie jego wystąpienia zajęłoby nam zbyt wiele czasu, więc odsyłam też do internetu, do Facebooka, do Twittera i do dzisiejszych mediów, które szeroko na temat jego wystąpienia mówią i komentują. Natomiast tutaj zgodzę się z posłem Królem rzeczywiście, że duża część aktywności poszczególnych ugrupowań politycznych to jest spotkanie z mieszkańcami, konsultacje, rozmowy, co Platforma robi od lat w województwie kujawsko-pomorskim i daje radę wygrywać kolejne wybory zarówno do sejmiku, jak i w wyborach do miast i powiatów. I dzisiaj, panie pośle, zapraszam, może pan będzie też uczestniczył wraz ze mną. Dzisiaj Platforma Obywatelska w Świecie otwiera kolejne biuro poselskie, więc może pan przyjechać, porozmawiamy z mieszkańcami o sprawach powiatu świeckiego. 16:30, jakby co, zapraszam. Głęboko, miło się z że pan poseł zapraszam do Brodnicy. Będziemy organizowali spotkanie z posłem Budką wkrótce, dyskutowali. Czyli widać tym, rzeczywiście się intensywna praca u wszystkich. Tutaj pan poseł Król nie jest jedyną osobą, która może powiedzieć, że ugrupowania polityczne nie są tylko od kampanii do kampanii, tylko dzień w dzień, codziennie kontaktują się z mieszkańcami i rozmawiają o przyszłości regionu i między innymi elementem tych rozmów, tych dyskusji jest na rok przed wyborami przedstawienie przez Grzegorza Schetynę propozycji programu Platformy Obywatelskiej, która pewnie będą jeszcze z mieszkańcami konsultowane, mogą ulegać jakimś zmianom, jakimś korektom i wydaje mi się, że każde ugrupowanie polityczne powinno w ramach zbliżających się wyborów samorządowych, o tym mówił pan poseł Król też, przygotować taki program. Mam nadzieję, panie pośle, że wór, z którego pan tak się śmieje, z programem Prawa i Sprawiedliwości będzie równie dobry, kompleksowy i mądry i po konsultacjach z mieszkańcami, jak to zrobiła Platforma Obywatelska w Łodzi. Panie pośle, dla naszego województwa to nie jest mam zbyt nadzieję. Ciekawa propozycja pana... Która? Likwidacja pana, Urzędu Wojewódzkiego? Likwidacja Urzędu Wojewódzkiego. Wie pan, co to oznacza? To oznacza tak naprawdę koniec naszego województwa, tak? A przynajmniej no, kompletną tak jego dezintegrację. No tak twierdzę. Znaczy ja słyszałem pana próbę pana radnego, próbę zabrania głosu na sesji sejmiku dzisiaj po godzinie 10 rano, bo byłem na sesji sejmiku. Ale tam rzeczywiście trzeba się ostro przedzierać, żeby można radni, było jako radny opozycyjny mieli, dojść do głosu. Mieli do pana uwagę, że nie jest to programem obrad. Ale rozumiem, że pan chciał zabrać głos w tej sprawie. Doceniam fakt zainteresowania przyszłością województwa kujawsko-pomorskiego, tak samo jak marszałka, radny sejmiku, jak wszystkich parlamentarzystów, w tym moje. Rzeczywiście dyskusja o likwidacji urzędów wojewódzkich, które dublują się swoimi kompetencjami z urzędami marszałkowskimi, jest przed nami, bo trzeba zastanowić się, czy ma sens utrzymywanie dwóch urzędów, dwóch tych samych struktur. To bardzo dużo kosztuje państwo. W kujawsko-pomorskim i w lubuskim jest to wyzwanie, ponieważ mamy dwustołeczność i trzeba będzie wtedy bardzo poważnie zastanowić nad tym, jak dowartościować Bydgoszcz i Toruń, aby miały to poczucie dwustołeczności i że to są stolice województwa. I to rzeczywiście jest wyzwanie. Mamy taką sytuację w dwóch województwach. Taka dyskusja pewnie przed nami, no ale to jest najbliższy rok. Wybory są 18 listopada, z tego co pamiętam, więc będziemy na pewno... Na razie jeszcze ich data nie jest dokładnie ustalona, bo... No, ale jest to bardzo prawdopodobne z tego, co słyszeliśmy. Natomiast, panie redaktorze, może warto powiedzieć... Przepraszam, ale jeżeli może warto naszych słuchaczy uspokoić, bo oczywiście Platforma jako opozycja ma prawo zgłaszać różnego rodzaju propozycje, tylko... Rządzący też mają takie prawa, panie pośle. To prawda, to natomiast nie jest jeszcze się nie zdarzyło, panie pośle, nawet gdybyście jakimś cudem gdzieś wygrali wybory samorządowe, żeby wybory samorządowe zmieniały konstytucję. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że... Panie
Panie pośle, niech pan nie mówi cudem, bo potem będzie musiał pan na kolanach iść do Częstochowy, naprawdę. Niech pan będzie ostrożny. Jak będzie to już zezwyczaj. Jacek Pomorski macie znikome szanse na zwycięstwo. Ostrożnie. Spokojnie, spokojnie. Tylko jedna rzecz. Urzędy, artykuł 152 Konstytucji, Urząd Wojewody jest wpisany do Konstytucji, więc opowiadanie o tym, że wybory samorządowe mają jakiś związek ze zmianą Konstytucji, jest po prostu bzdurą i wprowadzaniem ludzi w błąd. No to był szeroki program. Wybory samorządowe są początkiem zmian, które mają usprawnić funkcjonowanie państwa, więc o funkcjonowaniu państwa, o kosztach utrzymywania państwa będziemy rozmawiali z panem posłem Królem. Chętnie będę o tym rozmawiał. Dobrze, zamykamy ten króciutki wąteczek, bo jeszcze o głos prosi samorządowiec jeden, który tam siedzi. Pan marszałek Kurzawa, Dariusz Kurzawa, PSL. Ja powiem tak, chyba tych trzech tenorów, jak tutaj już zostali nazwani w tej audycji, wyszło po to, żeby przykryć, nie wiem, konwencję Platformy, czy może szok, jaki powstał też w tych ugrupowaniach po tym, jak pan prezydent opiera się, jeżeli chodzi o ustawy mówiące o zmianie w sądownictwie i może to z tego wynika. Poza tym, no cóż, będą wybory samorządowe, przekonamy się, jak to wszystko się poukłada. W tej chwili widzimy, że rzeczywiście PiS robi wszystko, aby te wybory wygrać i w tej chwili, jak słyszę głosy o tym, że jeden z chyba z waszych parlamentarzystów napisał na Twitterze, że to jest niemożliwe, żeby ten sam, kto startuje w wyborach, także wybierał komisję liczącą te wybory, to chyba u nas w komisji będą pracowali Chińczycy albo przedstawiciele jakiejś innej nacji, bo jak świat światem, w każdej demokracji tak jest, że to samorządy, czy też jakaś władza lokalna wyznacza komisje obwodowe, które potem liczą te głosy. Jeżeli nie ufamy swoim przedstawicielom w tych komisjach, no to ja się pytam, jaki jest sens demokracji. Poza tym tak, no jeżeli chodzi o te urzędy wojewódzkie i też kilka propozycji, których usłyszeliśmy tutaj ze strony Platformy Obywatelskiej, to ja miałem takie déjà vu, bo ja to słyszałem z ust mojego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza kilka miesięcy temu i przynajmniej w trzech punktach się pokrywamy. Sądzę, że to będzie też dobre wyjście do ewentualnej współpracy kolejnej z Platformą Obywatelską, bo rzeczywiście ta trzynastka dla emerytów, likwidacja części kompetencji wojewody, a nie całkowicie wojewody, może tutaj kolego radny Walkowiak, to chciałbym to sprostować. No nie, i 500 plus na pierwsze dziecko. Innego, zupełnie inaczej wczoraj ten, czy tam w weekend... Andrzej, pozwól, ja skończę. Możliwe, tak, ale my się opowiadaliśmy... Dobrze, ale poczekajmy, okay. Bo tak, bo wszyscy likwidowali Senat, jak się okazało, że ktoś miał większość w Senacie, to nagle ten Senat przestał likwidować i tak dalej. Także takich historii już wiele słyszeliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Urząd Wojewody, to ja się tutaj po części przynajmniej zgadzam z naszym koalicjantem sejmikowym. Rzeczywiście jest dublowanie kompetencji. Potem są takie kłótnie i też dysonanse, jeżeli chodzi o podsumowanie choćby nawałnic i strat, jakie są w województwie kujawsko-pomorskim. Mówimy jakimś dwugłosem. Wojewoda niech zostanie, ale niech ma tą funkcję taką kontrolną. Natomiast po co dublowanie wielu urzędów i tak dalej. Natomiast ja bym tutaj też nie chciał, aby ktoś zaraz zaczął krzyczeć, że odrywamy Bydgoszcz, że chcemy deprecjonizować Bydgoszcz. Broń Boże, przecież wybory samorządowe, po wyborach samorządowych też możemy usiąść i zastanowić się, a może sejmik na przykład będzie funkcjonował w Bydgoszczy, a może jakieś inne rozwiązanie, gdzie właśnie powiążemy jeszcze bliżej ze sobą i Bydgoszcz i Toruń, jeżeli chodzi o tą władzę samorządową. Chciałbym przypomnieć, że to w 98 i 99 roku zapadały ostateczne decyzje, gdzie ma być Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki. I wtedy, tak, Urząd Wojewody. I wtedy zapadły decyzje, bo większość pieniędzy była wtedy u wojewody, że jednak wojewoda zostaje w Bydgoszczy. Niestety, czy stety, reformy zostały posunięte w tak daleko i poszły w ten sposób, że dajemy większość uprawnień sejmikowi i władzy marszałka, że po prostu wojewoda zaczął tracić kompetencje finansowe i stąd się wziął ten problem. Także tutaj raczej kwestia nie leży w tym, kto gdzie rezyduje, tylko po prostu też musimy tak pracować na rzecz tego województwa, żeby zarówno i Bydgoszcz, i Toruń, i Włocławek, i Inowrocław, i wiele innych mniejszych ośrodków, i Grudziądz oczywiście, dziękuję panie pośle, żeby również czuły się w pełni docenione, dofinansowane i tutaj na to powinniśmy położyć kartę. To trzeba mieć po prostu też dobrych radnych. Dobrze. Poznajemy miasta, poznajemy ośrodki po tym, jak pracują ich radni. Szanowni panowie, zmieniamy temat. Prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński powiedział, że spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy przybliżyło zawarcie kompromisu w sprawie reformy sądownictwa. Łapiński powiedział, że prezydent
prezydent ma kilka wątpliwości dotyczących poprawek PiS-u. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński mówił, że jego partia jeszcze przed wyborami obiecywała Polakom reformy wymiaru sprawiedliwości i do tego będzie konsekwentnie dążyć. Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński odpowiedział na to, że politykom Prawa i Sprawiedliwości wcale nie zależy na poprawie jakości sądownictwa, tylko na kadrach. A posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak stwierdziła, że dyskusja powinna odbywać się w Sejmie, a nie pomiędzy prezesem PiS-u czy prezydentem. Była to czwarta rozmowa Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego poświęcona reformie sądownictwa. Przypomnijmy, 6 października w czasie poprzedniego spotkania Jarosław Kaczyński przedstawił poprawki Prawa i Sprawiedliwości do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowanych przez prezydenta. Jarosław Gowin tymczasem wyraził nadzieję, że kolejne spotkanie będzie spotkaniem ostatnim i że strony dojdą do porozumienia. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle. No, Jarosław Kaczyński jest szefem większości parlamentarnej. Doszło do kilku spotkań z panem prezydentem w ważnej kwestii, bo kwestia dotyczy i ustawy, czy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądowniczej. Mamy nadzieję, że to porozumienie lidera większości parlamentarnej pana prezydenta przyniesie porozumienie i że w tej kadencji uda się te dwa projekty podjąć, bo one są przez Polaków wyczekiwane. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć i to będę powtarzał. No, pan profesor Adam Strzembosz był prezes Sądu Najwyższego, z całą pewnością w żaden sposób nie związany z moją formacją. Sam publicznie powiedział, że założenie, że Sąd Najwyższy po okresie PRL-u przejdzie jakiś rodzaj samooczyszczenia, się nie sprawdził i ma z tego tytułu poczucie porażki. No, krótko mówiąc, część instytucji, których te rozmowy dotyczą, tak naprawdę w dużej mierze od okresu PRL-u żadnej znaczącej zmiany nie przeszła. Myślę, że taka zmiana jest oczekiwana. Jest rozmowa na temat konkretnych rozwiązań. To nie jest żadna tajemnica, że pan prezydent ma inny pogląd na rolę czy prokuratora generalnego, czy ministra. Tak, prawdopodobnie to właśnie o to się rozbija. Sprawiedliwości. Tak? No, niektórzy tutaj dopatrują się zbyt wielkiej władzy ministra Ziobry. Mam gorącą nadzieję. No mnie jest się... Mnie jest niewygodnie wypowiadać z racji tego, że jakby resort dotyczy naszego wewnętrznego koalicjanta, więc... ale natomiast głęboko wierzę, że do tego porozumienia dojdzie, kompromis zostanie zawarty, uchwalimy tę ustawę jeszcze w tej kadencji, tym bardziej, że przed nami jeszcze co najmniej kilka przedsięwzięć, które ewidentnej zmiany wymagają. A trzeba zakończyć jedną rzecz, żeby rozpocząć. O tym wspominał Jarosław Kaczyński, bez tego kolejny. Nie da się zrobić innych ważnych rzeczy. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15. Ja uważam, że to jest całkiem naturalne, że pan prezydent spotyka się z szefem partii rządzącej, tak? Z panem Jarosławem Kaczyńskim. No, taki brakowało mi, powiem szczerze, takich spotkań wcześniej, tak? Dopiero po wecie prezydenckim takie spotkania się odbywają. Mam nadzieję, że jak najszybciej dojdą panowie do konsensusu i ta ustawa trafi pod procedowanie. Ja sam osobiście oczekuję bardzo tej ustawy, co pan prezydent zaproponuje. Czy będzie uwzględnione też to nasze kukizowe, mówiąc, te 3/5, jak to będzie rozwiązane. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest koniecznie potrzebna. To wszyscy się chyba z tym zgadzamy, nawet posłowie Nowoczesnej czy Platformy Obywatelskiej. Wszyscy się z tym zgadzają, ale jak to będzie... Czekam na wyniki rozmów, tak? Tak, tylko tak. Oczywiście opozycja zarzuca, że to żadna reforma, że to tylko kadry, bo na kadrach PiS-owi zależy. Panie redaktorze, no rozmawialiśmy o tym też ostatnio tutaj w tym studiu. Nie wiemy, jak będzie wyglądał ten projekt tej ustawy, tak? Także nie mamy o czym rozmawiać. A da się zrobić, szanowny panie redaktorze, tak. No dokładnie tylko bez rewolucji kadrowej. Tylko po kolei. Oddajmy jeszcze głos reprezentantowi Nowoczesnej, Piotr Krzemiński. Ja zanim odniosę się do tematu, krótka odpowiedź do pana posła, który zarzucił, że nie mamy posła w Bydgoszczy jako Nowoczesna. Nie, ja niczego tutaj nie zarzuciłem, tylko sprostowanie. Takie fakty od są. Od czwartku się to zmieniło. Pani Paulina Henning-Kloska ma swoje biuro poselskie. W każdą środę 17-19 zapraszam mieszkańców na ulicę Długą 32. No, pani poseł nie jest posłem z OW4. Słucham? Nie jest posłem z naszego okręgu wyborczego 4. To nie ma znaczenia. Posłowie w Nowoczesnej mają biura w różnych miastach. Gdyby na to, że jest nas niewielu, musimy się dzielić pracą. Myślę, że w tym nie ma nic złego. Im więcej pracy, tym lepiej. Natomiast jeśli mogę się odnieść do tematu, tutaj za moim przedmówcą wiele nie mam do dodania. Czekamy na konkrety. Zamiast oceniać, co tam się w tej telenoweli prezydencko-nowogrodzkiej dzieje,
poczekajmy, aż coś się pojawi i wtedy będziemy mogli komentować. Bardzo ważne jest to, żeby nie chodziło o wymianę sędziów, tylko o to, aby system działał sprawniej. Andrzej Welkowek, Polska Razem. Ja chciałem powrócić do tego wątku kadrowego, bo to się powtarza jak mantrę i to ma stanowić pewien dowód, że rewolucja kadrowa jest nawet zaprzeczeniem zmian, reformy, które są oczekiwane, tak i mają nastąpić, tej reformy. No właśnie, bez rewolucji kadrowej nie da się tych zmian wprowadzić. Przecież to konkretni ludzie przez wszystkie lata III Rzeczpospolitej doprowadzili do tego, że nie mogliśmy osądzić zbrodniarzy stanu wojennego, że nie mogliśmy osądzić Jaruzelskiego, Kiszczaka, morderców z Wujka. Przecież to wykonywały konkretne osoby i bez zmian kadrowych nie da się oczywiście zreformować tego systemu. To idzie po prostu w parze, więc proszę się nie dać nabierać na takie triki słowne, bo one są fałszywe, są nielogiczne. Oddajemy głos do naszego studia w Toruniu. Poseł Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Znaczy ja przede wszystkim uważam, że należy wrócić do dyskusji, oczywiście po wyborach parlamentarnych, o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości. Jak widzimy, połączenie w jedną funkcję i przekazanie tych kompetencji panu ministrowi Ziobrze wywołało nawet niechęć i niezadowolenie ze strony Pałacu Prezydenckiego, a już w szczególności te ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które PiS przegłosował w ostatnim tygodniu posiedzenia w lipcu. I z tego wyniknął cały ambaras, że mamy weta prezydenckie, że ludzie wyszli na ulicę, że protestują, bo to, że trzeba naprawić polskie sądownictwo, wiemy, że trzeba przyspieszyć sprawy w sądach, wiemy. I wszystkie ugrupowania polityczne, uważam wszystkie, zagłosowałyby ze zmianami, które usprawniają polskie sądownictwo, które przekazują może też większe środki finansowe na polskie sądy, bo wiemy też o tym, że po prostu sędziowie są obłożeni taką ilością spraw, że chociażby pracowali po 12 godzin, nie są w stanie niekiedy przyspieszyć tych działań. Natomiast nie możemy się zgodzić na to i pan prezydent Andrzej Duda też wyraźnie zauważył ten problem, aby nadmiernie, niepotrzebnie i w sposób nieuzasadniony upolityczniać polskie sądy. I mam nadzieję, że do posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy siedzą w studiu w Bydgoszczy dzisiaj, też ten argument dociera. No, panowie, ktoś będzie rządził w przyszłości. Przecież nie wygrywa się zawsze wyborów. Wyborcy podejmują inne decyzje. I żadna partia polityczna, czy to jest Nowoczesna, czy to jest Platforma, PSL, czy PiS, nie powinien wpływać na to, kto zajmuje się jaką sprawą w sądzie, kto ma być dyrektorem sądu, kto ma być osobą, która zajmuje się konkretnymi sprawami przeciwko konkretnej osobie, która w tym sądzie jest rozpatrywana. No, uważam, że to jest ten problem, o którym mówimy. Nie dla upolityczniania polskich sądów. I to jest niebezpieczne. I mam nadzieję, że do klubu PiSu to też dotrze. Pewnie się tam ucierają, że to jest niedemokratyczne. Czwarte spotkanie przed nami. Zobaczymy, co ostatecznie po tym spotkaniu wyjdzie, bo nie znamy szczegółów tych rozmów, prawda? Nie wiemy, na czym mają polegać te propozycje, które Andrzej Duda przedstawił prezesowi Kaczyńskiemu i na odwrót. No, cała Polska wstrzymała oddech. Przed sądami co niedzielę odbywają się na razie skromne protesty, ale z tego co wiem, no, ludzie czekają, co ostatecznie zostanie zaproponowane, bo zamierzają, jeżeli ponownie dojdzie do sytuacji, że jest niebezpieczeństwo upolitycznienia polskiego sądownictwa, spodziewam się, że ludzie ponownie zaczną po prostu wyrażać swoje niezadowolenie. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja jak tak patrzę na te spotkania, to się zastanawiam, ile rzeczywiście w tym jest jakichś rzeczywistych konfliktów, rozmów, prób zmiany. Czy jest to jakiś puder może PR-owski, to jest drugie jeszcze rozwiązanie. Mnie jedno bardzo niepokoi, ale tak jeszcze może powiem o pierwszej rzeczy, o której wielokrotnie wspominam, bo rozmawiam często z przedstawicielami sądownictwa przy różnych okazjach. Mam tam kilku znajomych na różnych płaszczyznach właśnie, jeżeli chodzi o sądownictwo i oni wspominają o tym, że największym problemem naszych sądów są po prostu wakaty, których do tej pory pan minister Ziobro nie potrafi uruchomić i nie potrafi też zapełnić tych luk, które też powodują, że te sprawy po prostu się ciągną, bo nie ma kim robić zwyczajnie, nie ma sędziów, brakuje sędziów, aby przeprowadzać te sprawy i tutaj nie trzeba jakichś wielkich reform, tylko po prostu trzeba pouzupełniać te wakaty. To jest jedna rzecz. A druga, bardzo mocno zastanowiły mnie słowa pani Zofii Romaszewskiej, która jest przyjaciółką przecież lidera PiSu, która bardzo dobrze zna to środowisko i ona zapytana przez jednego z redaktorów o to, jak ona widzi tą ustawę, jak widzi zmiany w sądownictwie, powiedziała, że dla niej jest to droga ku autorytaryzmowi.
No i to mnie naprawdę bardzo mocno przestraszyło, bo to chyba nie w tym kierunku powinno pójść, bo tak naprawdę to chyba w tej chwili partia rządząca chce zdominować sądy i chce po prostu zawładnąć także tą władzą sądowniczą, a tylko trójpodział władzy może spowodować, że państwo polskie będzie prawdziwie demokratycznym krajem. Dziękuję bardzo. Teraz troszeczkę za granicę, ale nadal o bardzo ważnych dla naszego kraju sprawach. Dwie rzeczy jakby w jednym chciałbym z panami poruszyć. Sprawa Nord Streamu i sprawa relokacji uchodźców. Premier Beata Szydło potwierdziła, że Polska ma poparcie już teraz kilku państw Unii w naszym sprzeciwie wobec budowy drugiej nitki gazociągu północnego, czyli Nord Stream 2. Przywódcy paru państw i szef Rady Europejskiej Donald Tusk poparli polskie stanowisko. Beata Szydło zaapelowała do Komisji Europejskiej o zmiany w dyrektywie gazowej, które spowodują, że część morska Nord Streamu będzie podlegać tak samo jak inne unijnemu prawu. To jest bardzo istotne dla całego tego zagadnienia. Premier Danii wskazywał na konieczność wypracowania wspólnych rozwiązań. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna negocjować nie w sprawie tego, czy można budować Nord Stream 2, ale jak gazociąg ten będzie operował. Również szefowie rządów Łotwy i Litwy podkreślali wagę problemu. Krytyczne stanowisko wobec Nord Stream zajął także, jak powiedzieliśmy, szef Rady Europejskiej. Nord Stream ma powstać na dnie Bałtyku równolegle do uruchomionego 6 lat temu uruchomionej jedynki, czyli Nord Stream 1. Co, jak doskonale wiemy, bo było o tym często mowa, jest dosyć zdaniem polskiego rządu, no, zagraża bezpieczeństwu gospodarce, tak, czy rozwojowi naszych polskich portów. I druga rzecz, relokacja. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie widzi przyszłości dla projektu relokacji uchodźców. Jego zdaniem coraz więcej krajów widzi, że przymusowa relokacja nie jest rozwiązaniem. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Chciałoby się rzec lepiej późno niż wcale. Z drugiej strony potwierdziła się maksyma, ta, którą głosiliśmy od początku, że trzeba mieć czasami twardą, ale z całą pewnością własną politykę. Wielu tutaj nie dowierzało, jakby mówiło tam o jakimś osamotnieniu Polski. Że w naszym oporze. No okazało się, że nawet, no bo trudno raczej chyba Donalda Tuska uznać za sympatyka mojej formacji. No, że, no raczej że, nie. Że po takim czasie podzielił nasz pogląd, że ta polityka prowadzona przez... Tylko to też, jakby ja bym to rozróżnił, żeby to by tak, jakbym powiedziałbym, starać się znaleźć uczciwą ocenę. Czy polityka narzucona Unii Europejskiej, tak to chyba trzeba nazwać, w zakresie imigrantów, bo jednak będę się trzymał pojęcia imigrantów, bo uchodźca to jest ktoś, kto ucieka z kraju objętego wojną. No, w większości krajów Afryki Północnej wojny nie ma poza Syrią. Czy ta polityka relokowania imigrantów, którą Niemcy narzuciły właściwie całej Unii Europejskiej, I po części ta polityka stała się potem polityką Unii, no, zaprowadziła nas donikąd. I chciałbym wrócić do tego przemówienia, które jeszcze pod koniec zeszłej kadencji wygłosił Jarosław Kaczyński, bo to chyba od tego się wszystko zaczęło, mówiąc o tym, że jeżeli pomagać, no, to pomagać tam na miejscu. No i gro krajów i również wyniki wyborcze to pokazują, że mieszkańcy są na tyle zaniepokojeni tą utratą kontroli nad tą ilością imigrantów, którzy nagle przybywają. No i ostatnie zdanie jakby, bo jest taki powiedziałbym dobry przykład przemieszczania się dużej ilości imigrantów ekonomicznych, no to jest początek powstania Stanów Zjednoczonych. No tylko, że zasadnicza różnica jest taka, że ci Polacy, którzy wtedy z Europy płynęli za chlebem, Irlandczycy, Niemcy, Brytyjczycy, to oni tam niezwykle ciężko pracowali. No, niezwykle ciężko pracowali na to, żeby... Z tego samego kręgu kulturowego. Jakby to jedno, no i, ale pojechali tam niezwykle ciężko pracować. A tutaj była podjęta przez Niemcy próba jakiegoś takiego dziwacznego rozdawnictwa, które prowadziło do tego, że ci ludzie przejeżdżający tutaj byli jeszcze bardziej nastawieni roszczeniowo. No i ten eksperyment się zakończył fiaskiem, więc to w tym wątku. A ten Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla Polski w takim obszarze. Po pierwsze, jeżeli chodzi o potencjalną możliwość blokowania naszych portów, począwszy od gazoportu, a na klasycznych portach skończywszy to jedno, bo to jest jeden wątek. No, a drugi jest taki, że wszystko, co nas omija, czyli między innymi rurociągi, które będą nas omijały, to są takim elementem, które nas osłabiają, a nie nas wzmacniają. Więc każda polityka i każde działanie służące temu, żeby to przedsięwzięcie zablokować, żebyśmy omijani nie byli, bo historia wskazuje na to, że jak porozumiewa się ktoś nad naszą głową, szczególnie nasi duzi sąsiedzi, tak, to źle na tym wychodzi. Źle na tym dla nas kończy po prostu i tyle. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15.
ta sytuacja, czyli zmiana zdania przez pana Donalda Tuska pokazuje tylko, że on nie dba o interesy Polski, tak? Pan Donald Tusk dba, nie wiem, no to nie są interesy europejskie, to są interesy unijne w szeroko rozumianym znaczeniu niemieckie. On nie dba o interesy polskie. Nord Stream 2 to już część polityków polskich dawno tu mówiła, że nie jest dobry dla naszego kraju. Tak samo o relokacji imigrantów, bo to nie są uchodźcy, tak jak pan poseł Król zauważył, to nie są uchodźcy, tylko imigrantów, to czy Paweł Kukiz, czy Jarosław Kaczyński, o tym Beata Szydło już od początku o tym mówią, tak? Pan Donald Tusk twierdził, że to jest dobre dla Europy, dobre dla Polski, a to było dobre dla Niemiec, także całe szczęście, że zrezygnował z premierostwa naszego kraju i poszedł sobie na synekurę. Niemcy wielokrotnie zapewniali, że to nie jest żaden polityczny projekt, tylko czysto gospodarczy i nie ma się co niepokoić. Pamiętamy te zapewnienia. Piotr Chrzemiński, Nowoczesna. A propos tego, to z tego co wiem, pani Merkel dosłownie na dniach miała zmienić zdanie. Już nie mówię, że jest to przedsięwzięcie czysto biznesowe, ale faktycznie jest to przedsięwzięcie polityczne. Mm-hmm. A propos Nord Stream 2, moim zdaniem problem jest bardzo prosty. Chodzi o pieniądze i chodzi o politykę. O pieniądze, ponieważ poprowadzenie tej drugiej nitki może zagrozić dochodowości innym lokalnym instalacjom. Tak, rurociągi idące przez Ukrainę będą wyłączone. Mówię tutaj o terminalu LNG w Świnoujściu, mówię tutaj o planowanym gazociągu bałtyckim. Jeśli pojawi się tak duży napływ taniego gazu, to w tym momencie te przedsięwzięcia robią się mniej dochodowe. No i siłą rzeczy musimy się martwić. Natomiast ma to też aspekt polityczny, to już też pan powiedział przed chwilką, to znaczy w momencie, kiedy Rosja poprowadzi tą niezależną nitkę, tym samym ta brama, jaką jest Ukraina, dla gazu rosyjskiego do Europy Zachodniej, nie będzie już tak ważna. To znaczy nie będzie mogła szantażować Rosji, Rosja będzie bardziej niezależna. Wydaje mi się, że stanowisko... Czy bardziej bezkarna wobec Ukrainy? Słucham? Czy bardziej bezkarna wobec Ukrainy? I to. Możemy się pewnie zgodzić. Wydaje mi się, że stanowisko polskiego rządu jest uzasadnione. Chodzi o interes Polski i tutaj Polska i Dania są tymi głównymi oponentami. Prawdopodobnie będzie tak, że ten gazociąg finalnie powstanie jednak na prawie europejskim, to znaczy takim, w którym zarządca i dystrybutor gazu jest niezależny. O to przede wszystkim chodzi, tak aby niezależni dostawcy mogli też z tego korzystać. Natomiast w kontekście uchodźców. Nie zgodzę się, że dotychczasowe działania pana Tuska są niezgodne z polskim interesem. Myślę, że właśnie ten gest, w którym on się przyznał, no może nasze rozwiązania nie są właściwe, świadczy o tym, że szuka kompromisu, szuka jakiegoś porozumienia. I bardzo ważne moim zdaniem były słowa, pomimo tego, że pan Tusk nie jest z Nowoczesnej, ale moim zdaniem ważne były słowa, w których zachęcał Polaków, polski rząd do współpracy, a nie do negowania, do proponowania rozwiązań, a nie do narzekania. To jest bardzo ważne. Andrzej Wakowiak. Szanowny panie redaktorze, zestawienie jakby tych dwóch tematów w jednym pakiecie świetnie ilustruje hipokryzję polityków brukselskich. Otóż proszę sobie przypomnieć, jak zasłaniano się domniemanym faktem, że Polska wyłamuje się z Solidarności Europejskiej, nie chcąc zgodzić się na przymusową relokację uchodźców, czy tak jak tu dzisiaj mówimy, tak naprawdę chodziło o imigrantów, a jednocześnie absolutnie poza jakimikolwiek kryteriami Solidarności Europejskiej zaczęto budować, czy przygotowywać się do budowy Nord Stream 2. Nie kto inny, tylko ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział o tej inwestycji, że to jest współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli porozumiewanie się między Rosją a Niemcami absolutnie poza Polską. Jak nad się okazuje, nad naszą głową, także nad głową kilku krajów będących członkami Unii Europejskiej, kilku krajów nadbałtyckich. Należy oczekiwać od wszystkich, aby słuchali siebie nawzajem i żeby nie traktowali problemu migracji jako sposobu wygrywania egoistycznych, krajowych, wewnętrznych interesów. Mnie się marzy, żeby Polska na nowo, tak jak do niedawna, była postrzegana jako państwo, które pomaga, a nie tylko z zaciętą miną mówi nie, 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 nie. Tak mówił Donald Tusk. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. No właśnie, to z zainteresowaniem słuchałem wystąpień moich poprzedników. Co do Nord Stream 2, no, pan radny Wolkowiak właśnie zwrócił uwagę na słowa ministra spraw zagranicznych w rządzie Platformy Obywatelskiej Radka Sikorskiego na temat Nord Stream. I tutaj dziękuję panu za to, bo pana koledzy nie do końca chyba byli zorientowani w temacie, wygłaszając pewne sądy. Otóż chcę zwrócić uwagę,
Nie wiem, kto z Państwa o tym wcześniej mówił, że ta krytyka wobec Tuska, która przed chwilą padła w studiu Radia PIK w Bydgoszczy, jest kompletnie nieuzasadniona, bo właśnie w tym momencie, jak my rozmawiamy w radio, w tym momencie w Brukseli Donald Tusk reprezentuje de facto oczywiście Unię Europejską, a także polskie interesy w kontekście rozmów o pracownikach delegowanych. Ale od kilku dni przecież reprezentował... No, ale o tym mówię. No, bardzo mało czasu nam zostało. Bez nerwów. No, bez spokojnie, nerwów. Tomasz Lenz. Spokojnie. Czy w kwestiach związanych z Nord Stream 2? Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk w także rozmowie z Donaldem Trumpem poruszył tą kwestię i Biały Dom też uważa, że ta inwestycja jest zbędna, niepotrzebna i narusza prawo. Więc my, wykorzystując kontakty Donalda Tuska, zabiegamy o to, aby ta inwestycja była zablokowana na tym etapie, jeżeli ma powstać w takich, a nie innych warunkach prawnych i ona Polsce nie służy. Więc proszę zwrócić uwagę na to i nie mówić nieprawdy w studio, że Donald Tusk nie zabiega o Polskę. Zabiegał polski interes i zawsze to robi. Mam nadzieję, że rząd Beaty Szydło się obudzi i zacznie wykorzystywać tak ważnego człowieka, jakim jest Donald Tusk, właśnie w zabieganiu o polskie interesy. Telefon na pewno pani premier Szydło do Donalda Tuska ma. Jeżeli chodzi o oczywiście emigrantów, dwa zdania, bo tam poseł Król mówił o tym, że wojna tylko w Syrii, wojna jeszcze jest w Libii, to państwo nie istnieje. To jest fakt kolejny, który powoduje, że do Włoch docierają setki tysięcy Libijczyków, którzy nie mają, tak powiem, stabilności we własnym kraju. Jest to problem dla Europy, on nie zniknął. W tej chwili ci ludzie tłoczą się w Grecji i we Włoszech. Komisja Europejska przeznaczyła kolejne pieniądze na to, by kupować im namioty i żywność. Od tego problemu nie uciekniemy. Chyba że tych ludzi odeślemy z powrotem do Afryki, do Syrii. Że trzeba także nowo, chrześcijan, o których mówi papież Franciszek, o których mówi polski biskupat, żeby pomagać tym ludziom. Dariusz Kurzawa, bardzo krótko proszę, bo musimy kończyć audycję. Powiem tak, Nord Stream jest oczywiście olbrzymim zagrożeniem dla nas, bo przecież może dojść do zamknięcia tego gazociągu jamalskiego i to w ogóle wtedy zmieni nam całkowicie układ sił w naszej części Europy i to będzie powodowało olbrzymi problem, jak również też problem dla naszego gazoportu i w ogóle handlu gazem i jest to zagrożenie dla Polski, to jest jedno. Natomiast jeżeli chodzi o tą relokację, Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze odpowiadały się za tym, żeby pomagać ludziom, przede wszystkim tym najbardziej pokrzywdzonym, czyli dzieciom, matkom z tymi dziećmi. I tutaj w tej kwestii akurat powinniśmy rzeczywiście po chrześcijańsku podejść do tego tematu, a nie tylko gotować się i słuchać o tym, jak zachowują się rzeczywiście tam jacyś mężczyźni, którzy gwałcą, nie wiem, rabują i tak dalej. No, to nie są wszyscy uchodźcy. Jak widać, wola jest na forum europejskim do rozmów na oba te tematy. Piotr Król, Andrzej Walkowiak, Karol Kwiatkowski, Piotr Krzemiński, Tomasz Lenz i Dariusz Kurzawa byli państwo moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. www.radiopik.pl